Jeżeli ciągnik posiada terminal Datatronic 4 bądź 5 lub jest wersją Essential wyposażoną w dodatkowy czujnik skrętu kół oraz radar poślizgu, tak zwany ICLS, można w ciągniku ustawić, powyżej jakiego poślizgu maszyna ma zostać wypłycana, aby odciążyć operatora od konieczności jak gdyby wypłycania maszyny podczas ciężkich warunków pracy. Przycisk aktywujemy, wybierając strzałkami. Oczywiście tutaj z boku jest taka charakterystyczna strzałka, która podpowiada, w którym miejscu się obecnie znajdujemy. Teraz wybraliśmy aktywację, teraz wyłączyliśmy ten system, załączmy go zatem. Potwierdzamy to wszystkim OK. Schodzimy na dół oraz tutaj ustalamy procent, powyżej którego maszyna ma nam wypłycać maszynę towarzyszącą automatycznie. Można to ustawić od procento praktycznie 0. Tutaj widzimy, że to jest funkcja wtedy minimalnie obciążona, maszyna już będzie wypłycała. 1, 2, 3, aż do procentów 60. I po lewo możemy z kolei zauważyć realny poślizg maszyny w pracy. Obecnie jest to 0%, znajdujemy się na postoju. Wraz z wzrostem obciążenia może ten poślizg wzrastać. Poniżej mamy funkcję priorytetu hydrauliki. Z racji tego, że mamy tutaj bardzo wydajny układ hydrauliczny, możemy podzielić, gdzie ma płynąć olej, czy na hydraulikę, czy na podnośnik. Wówczas w zależności od tego, co jest dla nas ważniejsze, który priorytet jest dla nas ważniejszy, czy tempo podnoszenia podnośnika, czy jednak wydajność na wyjścia hydrauliczne, możemy sobie tutaj to swobodnie ten procent zmieniać, przestawiając aż do 99:1. Co nam daje obecne zastosowanie ustawienie? Wykorzystując jednocześnie hydraulikę i podnośnik, bardzo wolno będzie pracował podnośnik, jednak układ hydrauliczny będzie dalej generował praktycznie maksymalny swój wydatek dostępny na wyjściach hydraulicznych. Jeżeli zmienimy ten priorytet, na przykład tak jak teraz, 50:50, 50% z dostępnego oleju hydraulicznego. Nie będę tutaj podawał dokładnie przepływu, bowiem to zależy od różnych wersji wyposażenia, różnych układów hydraulicznych dostępnych w silnikach Massey Ferguson. Tutaj w tym przypadku mamy podział przepływu oleju 50:50, czyli 50% idzie nam na podnośnik i 50% na hydraulikę. Jest to ważny parametr, bowiem błędnie ustawiony, na przykład w tym przypadku, podczas podłączenia pługa może spowodować, że ciągnik będzie bardzo wolno podnosił, a jednocześnie bardzo dynamicznie odwraca nam pług. Także warto pamiętać, aby odpowiednio ten parametr ustawić, przystępując do pracy z tylnym podnośnikiem.